Hej, cześć, witajcie piraci w 25 odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jak widzicie, wykonaliśmy pierwsze zadanie w Kingston. Przeszukamy sobie trochę miejscówę. Wy powinniście tu już od razu zginąć. Ty patrz, trafił. Dobra, chodź tu. Okej, już jestem. O kurde. Ktoś do mnie dzwonił oczywiście. Wybrał sobie nieodpowiedni moment. Kurde, zaraz tu bomba tyknie. Ale zaraz to zagrożenie poczekamy. O proszę. Aj, ja może musiał oberwać. Macie to z miecza. Jeszcze ktoś tu jest. Kurde, nie daruję ci dzieci mi chyba tego. Jest. Dobra, poszatkowani. Zbieramy to co trzeba. O, proszę. Przeszukamy tu tego naszego bandziora. Pewnie miał nabój, no właśnie. A, tu jeszcze mogę jakieś wytworzyć rzeczy. Ale to chwileczkę. O, jest wytwarzanie. I szukamy teraz czegoś, czego, co możemy wytworzyć. O, strzałka berserkera. Dobra. A, z kości, to kości zostawiamy. One się zawsze przydadzą potem. A dalej mamy sekwencję czwartą. Myślałem, że już będzie koniec tej czwartej. To jeszcze dużo mamy do zrobienia w sumie. Może sobie jeszcze odświeżymy punkt widokowy. Nie wiem. Żeby to jakoś, nie wiem, lepiej wyglądało. Dobra. Uciekamy, żeby nas nie wykryli. O, proszę. Przejdziemy się na potem punkt widokowy. Kurde, mamy aż tutaj dwóch oberżystów. Nie wiem, jakoś będziemy musieli ubić ich. O, proszę, szybko wykończeni. Bez problemu. No i ładnie nam to idzie. Zaraz sobie odświeżymy kolejny punkt widokowy. O, pięknie. O. Dobrze, spinaj się, Kenway. What? Aha. Dobrze. To było dziwne. Ale się i tak udało. Nie wiem, jakaś zabrała mnie chęć na nagrywanie zapasowych odcinków. Że po prostu coraz bardziej wczuć się w tą fabułę. Dobra, skok wiary. A jakiś specjalnie wysoki on nie był. Dobra, o, kolejne zlecenie zabójstwa. Zrobimy sobie. Pięknie. Dobra, jedziemy. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Chwileczkę. Nie. Najpierw przejdziemy się do sklepu. Bo mamy tutaj niedaleko aż ten sklep. Ja bym sobie coś kupił. Nie wiem jak wy. Wbijemy do tego sklepu. Okej. Okej, o. Dobra, zestaw mieczy. Francuskie słabe. Zestawy pistolów. Kurde, ile hajsu trzeba wydać, żeby takie posiadać. Odzienia. Odzienie kapra. Hem. Odzienie z karmazynowym płaszczem. Odzienie kapra, kurde. Drogie niektóre rzeczy są. Dzieła sztuki. Jakiś ładunek możemy sprzedać. O, to możemy zbyć tą całość. Żeby nam się trochę hajsu więcej porobiło. Dobra.
Towary łowieckie, skóra ocelota, kup towary. Właściwie to chciałem właśnie kupić jakieś towary łowieckie. Musimy popatrzeć, jakie tutaj możemy robić jeszcze rzeczy. Skóra humbaka. Może jakiś upgrade zdrowia. Skóra jelenia, jaguara, kość żarłacza białego. O, szkoda, że nie mamy. Sakwa na amunicję pistoletową, kość rekina, młota. Aj, sprzedaliśmy to, szkoda. A, to jeszcze dwie trzeba byłoby takie skombinować. Sakwa na bomby dymne, na strzałki, berserkera. Kurde. Trochę tutaj będzie tej roboty. Widzę. O, strzałki z liną będą. Takie, które były też... A, ukończ więcej misji głównego wątku. A, no, czyli jeszcze będziemy mieli okazję. Ale może byśmy tak kupili, nie wiem, dwie skóry humbaka i dwie skóry jelenia. Dobra, idziemy na kup towary łowieckie. Humbak, humbak. Humbaka, o jest. O kurde, jakie drogie. Shit, nawet na, nawet na dwóch mnie nie stać. A jeleni, jelonka, jeleń. O, dobrze, możemy kupić. Dobrze, kupujemy. Okej, dobra. I teraz możemy sobie wytworzyć. Proszę, ulepszenie zdrowia. Robimy upgrade. Za Edwarda też się musimy jakoś wziąć. Tak wiecie, o. Ile więcej zdrowia. Wytwarzanie, może coś jeszcze. All strong. No niestety to nas nie będzie stać. Dwie skóry jaguara, może jeszcze raz nam by się udało. Skóra Huti. To pewnie jakieś drogie. Albo i nie. Zobaczymy w sumie. Sakwa na strzałki. Skóra wyjca. Okej, to jeszcze patrzymy. Skóra kapucynki. O, jest skóra Huti. O, sobie zakupimy. Dobra. I kolejny upgrade dla naszego Edwarda. O, jest. Sakwa na bomby dymne. Teraz możemy mieć ich więcej. Mamy jeszcze z 1500. Amunicja. Bomby dymne. No, teraz będziemy mieli 10 bomb dymnych. Co nam da naprawdę większe możliwości. Jakieś odzienia, nic już. Iguany. Możemy coś tu jeszcze kupić, to spokojnie. Tylko nie wiem, czy jeszcze coś możemy tak sobie zaupgrade'ować. Wiem, teraz tak wchodzę, wychodzę. Po prostu muszę posprawdzać. Dzika. Rekina Huti, królika. No patrzcie, teraz nam hajsu brakuje. Strzałki. Dobra, starczy już. Trochę żeśmy upgrade'ów porobili dla Edwarda. Ale to przynajmniej dobrze, bo to jakoś, wiecie, wzmocni Edwarda. Dobra. O, kurier. Kuriera mam okazję złapać. Tego zaraz złapiemy. Ale jak on teraz fajnie wygląda na tym, z tym kaptur peleryną. A nie dość, że ma pelerynę, to jeszcze kaptur. Tego naprawdę z wyglądu wzmacnia. Kurde, chodź tu, ciulu. O. Dobra. Jak leciał sobie. O Boże, kolejny bóg tej gry, którego po prostu, no, podziwiam, podziwiam. No tak, miałem robić jakieś zlecenia zabójstwa. Zaraz sobie zaczniemy robić. No proszę. Okej, okay, dobra. To nam wystarczy, trochę było upgrade'ów. Posterunek. Dowódca posterunku wojskowego na północnym zachodzie jest templariuszem. Zabij go. O, czyli mamy go zabić. Nic nowego, a dla Edwarda to zawsze coś kosztownego, bo przynajmniej dostanie hajsik. Dobra.
dawać mi tutaj ten cel do zabicia. Dobra, mamy strzałki berserkera. To użyjemy ich. Co ty robisz? Aż 200 metrów. No to trochę pobiegamy sobie. O, to jest parkour, to się nazywa. What the hell? Co on zrobił? Dobra, to było mega dziwne. Ale już nieważne, biegniemy tam gdzie trzeba. Chcę sobie wykonać tą misję. O kurde. Trochę polaguje, ale się uspokoi. O, fragment danych. Chcę go zebrać. Czemu nie zebrało? Jakie gówno. Może zrobimy to tak inaczej. O, teraz mógł to zrobić. No i mu wyszło w sumie. Dobra, spokojnie, zaraz znajdziemy typa. Tylko dajcie mi jeszcze pozbierać jakieś fragmenciki. To będzie naprawdę dobrze. Czekaj. Nie, nie damy rady się to spiąć. Tutaj owszem możemy. Tylko dziwnie to jest zrobione. No patrzcie. Nie mogę się na samo drzewo się wspiąć, dobrze. O, tak trzeba to zrobić. Jep. O tak. I teraz chyba trzeba będzie to tak zrobić. O, no trochę nam się nieco oberwało, ale żyjemy. Mamy teraz już 6 pasków życia. Co znaczy, że będziemy już lekko wzmocnieni. No już powinniśmy być dawno wzmocnieni. Ale no cóż. O, tam potem się zajmiemy tym magazynem. Okej. Okay. Teraz mamy odszukaj swój cel. Dobra. The man who rescued Selkirk, that Captain Rogers. Aye, sailor to his bones. And he's a hard man. Guard down his left cheek after taking a pellet to the face. Lodged in his pallet for a couple of days. Tam mamy nasz cel. Oh, Christ, and the man lived. O, proszę. Do. To już dostanie. Takiego kopa. Zabijcie go. Ja chętnie popatrzę, jak oni się z nim rozprawiają. Ty patrz, dobry kolo. Ale dadzą z nim radę pewnie. Uuu. O, i teraz go ubi. Ubi dziada, no kurde, czemu żeś go nie dobił? O. No, padł. Pięknie. Ta dmuchawa jest naprawdę najbardziej zawodną bronią. Niezawodną bronią w... Jeżeli chodzi o zlecenie zabójstwa. Chodź tu. Ja cię tu zniszczę. Jep. O, mogę to pozbierać chyba strzałki. Kurde. Czekaj, zaraz ci tu wyeliminuję. Dobra. Teraz biegnij po te całe, o, skrzyneczki. Jep. Okej. Okay. Sorry, odrąbało mi się trochę. Ło! No, skaczże tam. Ło! Laguje. A to momentami tylko. Dobra. Tam mamy jeszcze punkt synchronizacyjny, który sobie odświeżymy. O kurde. Zaślizgnęliśmy się trochę z górki. A więc tu mamy teraz punkt widokowy. Aż na szczycie młynu. Kurde. Ale tymi lagami napiszcza. I to ostro. Dobra. Dostaniemy się tutaj. I bierzemy się. Wow! I tutaj mamy misję. Miło. Naprawdę miło. Czyli tutaj się zacznie nasza misja. Tylko jeszcze bym zrobił zlecenie zabójstwa.
Jeśli bym dał radę oczywiście. Teraz tutaj się wspinaj. O, proszę. I tak masz robić. O kurde. Jak on to dziwnie robi. Jep. A! James Kidd tutaj na nas czeka. Wybornie. Nie teraz. Teraz chcę zsynchronizować punkt. Zrobię jeszcze ewentualnie zlecenie zabójstwa. I wtedy możemy z tobą rozmawiać, ty stuknięta małpo. No bo co to w ogóle miało znaczyć? Czemu on od razu atakował? Nie poczekał. Mamy się dziwić, że go potem wykryli. No bo James Kidd się nie potrafi ukrywać dobrze. Powiedzmy sobie tak szczerze. Dobra. Jest. Mamy kolejne zlecenie zabójstwa. Wykonamy sobie je. Handlarze żywym towarem. Pewien szalony handlarz niewolnikami prowadzi swój proceder w samym centrum miasta. Zabij go. A, czyli kolejne takie zlecenie. Podejdź, zabij i odejdź. Z kasą. Dobra. Dla Edwarda to nie będzie problem. O, aż tutaj, dobra. Spokojnie dojdziemy tam. Ło. Wow. O kurde. Ale żeż spadł Edward. Mocniej się już nie dało. Aby się już kompletnie zabił. Dobra. Tam mamy naszego zabijakę. Ło. Okej. Kurde. Trzeba będzie jakoś go ściągnąć. Nie wiem jak to zrobię. Patrz. Dobra. Zaraz go ubijemy, ciotę. Podejdź bliżej. Go teraz zabij. Dobra, możemy odejść. A on się rozprawi ze wszystkimi. O! Tamten zrobił nawet dobrze, że go zabił. Dobra. My możemy już odejść. Handlarze żywym towarem, super. Kasy nam się dostało. O, trochę kasy znowu dostaliśmy. No, czy możemy coś zrobić dla kapki? Chociaż nie wiem, czy będzie sens, bo jak nie, to znowu zrobimy upgrade dla Edwarda. Wygląd kawki. Nie, widzę, że tu jednak już nic nie podziałamy. Dlatego jeszcze trochę upgrade'ów dla Edwarda, bo zasługuje. Dobra, kurde, wszystko już jest dostępne. O, strzałki berserkera. Odzienia. To nam w ogóle niepotrzebne. Najpierw zobaczymy, jakie jeszcze upgrade'y możemy wykonać. Jakie są jeszcze wykonalne. To nie. Skóra jaguara. O, może coś jeszcze na sakwę. Sakwa to nie. Kurde, skóra jaguara. Możemy tam coś jeszcze robić. Jakiś upgrade'ów. O, może jeszcze skórę królika damy na kolejny upgrade. Już króliczki. Dobra. Pięknie. Już się bierzemy do roboty. Upgrade Edwarda na sakwy bomb dymnych. Dwójeczka wytworzona. Skóra wyjca. O, skóra na strzałki. O. To też się w sumie przyda. Jak nas będzie stać oczywiście. Wyjedz. O, to spokojnie, kupujemy. Jaka morda zdziwiona tego wyjca. Tak to śmiesznie wygląda. Dobra, i kolejny upgrade Edwarda. Dzisiaj w sumie zrobiliśmy tylko 4 upgrade'y Edwarda, ale to dużo nawet, bo to w końcu coś mu daje. Okej, to jeszcze amunicja, strzałki berserkera. Okej, jeszcze te, usypiające. I teraz mamy 15 bomb dymnych, no to już jest naprawdę sporo. Spora ilość.
Pięknie, teraz naprawdę Edward taki już dostał upgrade, że już chyba naprawdę nie da się już co upgrade'ować go. Chociaż musimy najpierw znowu hajsu nazbierać. O, kolejne zlecenie zabójstwa. I znowu Edward będzie miał okazję dostać hajsu. Ktoś musi się jakoś, nie wiem, spiąć tam. Kurde, no. Tutaj się masz spiąć. O. Nie wiem, co on to porabia tam. Dobra. Zrobimy sobie jeszcze zlecenie. Jedno. Sędzia. Mieszkający w Port Royal skorumpowany sędzia poseł zbyt wielu niewinnych ludzi na szubienicy. Znajdź go i zabij. No dobra. Kolejny do zabicia, skatowania. My hajs dostaniemy oczywiście za to. Okej, jest cel do zabicia. O kurde, teraz to już jest naprawdę w cholerę daleko. Ale dla nas to jest nic. No przynajmniej sobie Kingston odświeżymy. O, tu mamy jeszcze skrzyneczkę, którą zbierzemy sobie. Okej, zbieraj to, Edward. Jest. Dobra. Ło. Dobra. Teraz jak tam się dostać dalej? Spokojnie, damy radę. To znowu coś możemy zabrać. No kurde. Jep, dobra. Jep. Ty, jak śmiesz. Kurde. Jak śmiesz w ogóle ty. Ty nie jesteś nawet godzin walczyć ze mną. No już właśnie padasz, ciota. Dobra, tu mamy manuskrypt. Spoko. Tam mamy kolejny punkt widokowy. Teraz sobie odświeżymy. No patrz, nie wspiął się tak jak trzeba. A, magazyn tutaj mamy. Kurde, wszystko naraz mamy do zrobienia. Więc w sumie zrobimy wszystko. Okej. Dobra. Odświeżamy to, panie Kenway. A nie, teraz to już epicko wygląda. Z tą peleryną, upgrade'ami. Teraz to się nazywa Edward Kenway. Jep. I skok do sianka. Magazyn. Ale gdzie ten magazyn, kurde? Tutaj mamy. Tu jeszcze skrzyneczkę pozbieramy. O, jeju. Lol. Aż tutaj się kryje ta skrzyneczka. No proszę, jak ją fajnie schowali. Lol. Teraz jak ja się stąd wydostanę. A, w sumie jest wyjście z tego rozwiązania. Okej. Tam mamy naszego klucznika. Oj. Trzeba uważać. Dobra. O-oł. Dobra. Walczymy. Oj. Dobra. Tutaj was poniszczymy porządnie. Jep. Dobra. O tak. Dobra. Dawać klucza. Dziękuję. Dobra, i teraz otwieramy magazyn. Kurde. Ale mnie już kurzają ci idioci. Teraz tu podejdą. Albo i nie. Okej, zrobiliśmy słusznie.
Nie ma. Co wy to myślicie? Dobra. Jest. Pięknie. O, jeszcze premia jest, jak zwykle. Dobra. Bierzcie to wszystko. Tradycyjnie. Wynoście to wszystko. Bogaci jesteśmy. Hajs się musi zgadzać. I wszystko jest dobrze. Chodź tu. Dobra. No chyba se jaja robicie. Aż tam? Was to już pogięło? A nie da się tam kawką dopłynąć? Chwileczkę, ja bym tam kawką popłynął. Bo nie chce mi się, szczerze mówiąc, tam pływać. Dobra, na statek se wrócimy. No to dziwne. Dobra, no szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, dawać ster. Dziękuję. Tak. Wypłynił w morze. Zaraz coś z tym zrobimy. Spokojnie, wrócimy do Kingston. Aha. Fajnie, że nas tak wyprowadziło. Nie no, fajnie, fajnie, fajnie. Wszystko pięknie, tylko dlaczego się to tak musiało stać? O Boże. Nie. Chwileczka. To nie tak miało być, panie. Coś chyba tutaj nie tak stanowczo. Nie. Tak. Co to w ogóle miało być? Edward. Lol. Dobra. To było już mega dziwne. Okej. Czekamy, czekamy, czekamy. Spokojnie. Dobra, mamy nasz cel do zabicia. A, czyli inaczej nie zrobimy. Trzeba będzie jednak go zabić, tak? A nie inaczej. To ciekaw jestem, jak ja to zrobię. No cóż, trzeba będzie tam płynąć. No trochę, trochę jest daleko. Ale no, spróbujemy, no. Nie ma sprawy. Okej. To jest nasz statek. Tak, kaweczka. Ale tam musimy dopłynąć, aż 300 metrów. Tylko szkoda, że nasz statek nie może tam dopłynąć. Trochę gówniana sytuacja. Ale trochę Edward popływa sobie. Dla zdrowia. Aha, to nie może pływać z włączonym wzrokiem orła. To trochę do dupy. Dobra. Jest tam. Co trzeba. Wybijemy cel i tam zakończymy odcinek. Ten odcinek będzie znowu poboczny, wiem, mieliśmy zacząć od misji, ale tak nie ciągnie do tych zleceń zabójstw, bo teraz mamy możliwości większe do zabijania celów. O, tam sobie najbliżej dopłyniemy, żebyśmy mogli już zacząć biegać. Brakuje mi tutaj koni, naprawdę. Jakby to były konie, to jeszcze bym jakoś nie pogardził tą grą. Nawet bym się cieszył, że są te konie, ale niestety nie ma ich. Trudno się mówi. Dobra, już jesteśmy niedaleko. No szkoda, że ten statek nie mógł tam dopłynąć. Naprawdę wielka szkoda. Dobra, już na miejscu. Troszeczkę się popływaliśmy. O, tu mamy teleportację. Dobra, za chwilę to będzie nasz cel. Wyeliminujemy go z obiegu i mamy go z głowy. Dobra. Jest nasz cel. Dobra. Problem z głowy.
możemy już po prostu odejść, bo i tak hajs dostaniemy. Jeszcze odświeżymy sobie punkty widokowe ewentualnie, albo coś zbierzemy. O tak, jakie slow motion. Dobra, pięknie. Okej, odświeżymy jeszcze punkt widokowy i zakończymy odcinek. Lol, ten Edward robi. Dobra, to było mega dziwne. Dobra, biegniemy, biegniemy. Odświeżymy sobie punkcik najbliższy, jaki tu jest. W sumie to już nawet powinniśmy teraz zakończyć ten odcinek. Bo nie wiem, czy nawet opłaca się jeszcze odświeżać te punkty widokowe. Chociaż nie, tam jest dużo tych idiotów. O, ten możemy sobie odświeżyć i zakończymy odcinek. Tak, to nawet będzie lepszy pomysł. Bo tam to przynajmniej nie będziemy musieli konfliktów nabywać. Jep. Dobra. No i mamy tu już nasz punkt widokowy. Okej. No, wspinaj się, Edward. Okej, dobra. Odświeżamy punkt. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 25 odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, piraci. Edward Kenway idzie sobie drzemnąć. Ale gdzie? Na sianku. Na razie!